Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak w prosty sposób można udekorować poranne śniadanie. Do dekoracji wykorzystamy rzodkiewkę, którą przerobimy na małą różyczkę. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba i wykorzystacie go przy najbliższym swoim śniadaniu. Do przygotowania różyczki z rzodkiewki będzie nam potrzebna oczywiście rzodkiewka. Odcinamy jej ogonek, a także z drugiej strony miejsce po listkach. I w tym miejscu będzie sobie stała, więc powinno być to równe odcięcie. Następnie nożem z góry nacinamy rzodkiewkę na krzyż, jednak nie do końca, raczej tak w 3/4 jej wysokości. Lekko rozchylamy. A teraz wystarczy wziąć rzodkiewkę do ręki i jeszcze na każdym z tych powstałych trójkątów zrobić po 2 nacięcia, tworząc w ten sposób płatki. Nacięcia powinny być delikatne, troszkę na wyczucie. Jedno większe, a drugie pod nim bardzo malutkie. W sumie dodatkowo 8 nacięć. Teraz rzodkiewkę najlepiej byłoby wrzucić do wody z kostkami lodu. Wtedy sama by lekko rozchyliła swoje płatki. W wersji leniwej lub bardzo pospiesznej, czyli kiedy jesteśmy bardzo głodni przed śniadaniem, lepiej zrobić to delikatnie za pomocą noża. Po prostu każdy płatek lekko odchylamy. Następnie układamy taką rzodkiewkę, różyczkę na talerzu i dekorujemy kiełkami lub listkami sałaty. I podajemy. Takie śniadanie jest na pewno o wiele smaczniejsze, a na pewno ładniej wygląda na stole. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów i pomysłów na dekoracje zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.